Domki nad potokiem i powiem wam, że ja się czułam jak na Azorach. Tutaj właśnie grzeje się balia, ruska bania z ciepłą wodą i właśnie klimat, kiedy pada deszcz, jest zimno dość, ale no jeszcze nie jest to zima i siedzi się w gorącej wodzie, no to jest klimat azorski. Właśnie tak się czuliśmy tutaj. No i basen obok, gdzie można się schłodzić, albo strumień, gdzie można pomorsować. Super. Teraz jest taki czas, że wszyscy mówią o koronawirusie. Byliśmy w Świeradowie, w Szklarskiej Porębie i naprawdę każda spotkana osoba, czy gdzieś jakaś zasłyszana rozmowa, czy w restauracji, czy na ryneczku, w sklepie, dosłownie każdy mówił o pandemii i tak sobie właśnie myślę, że żeby jakoś uciec od tego przetłoczenia, od tej takiej miejskiej matni, można powiedzieć, no to właśnie wyjazdy w góry, czy zajmowanie się czymś, co daje jakąś namiastkę wolności, jak na przykład jeżdżenie rowerem wśród drzew, slalomy wśród drzew na jakichś single trackach, tak jak my spędzaliśmy czas, to jest to nam naprawdę potrzebne. Jesteśmy w tej chwili wolni, robimy tylko od naszych decyzji, jakby zależy to, jak pojedziemy. I właśnie taki sposób podróżowania powoduje, że no po pierwsze oddychamy, żyjemy, odżywamy wręcz na nowo, wracamy do tego, co jest istotą jakby życia. No szczególnie mówię, jest to potrzebne teraz. Wiecie co, jeszcze wam powiem o jednej rzeczy, jaka mi przyszła do głowy, gdy już zjechaliśmy ze szlaku rowerowego. Jak się pokonuje trudności w sporcie, wchodzi na wysokie góry, jeździ trudnymi trasami, kiedy na przykład jest bardzo stromy podjazd, kamienie, korzenie, po prostu trzeba pojechać, nie można się zatrzymać. I gdy się to zrobi, to wtedy również robi się w życiu dużo trudnych rzeczy, o których wcześniej myśleliśmy, że nie damy rady. Nie wiem, napisać coś, jakiś długoterminowy projekt zrealizować. Po prostu to robimy, bo już raz nam się udało pokonać trudności, to dlaczego ma nam się nie udać? Często w bardziej komfortowych warunkach zrobić tego samego. Tak wyszło, że w tym roku podążamy szlakiem Hauptmana, bo w lipcu byliśmy w jego domu na wyspie niemieckiej Hiddensee, maleńkiej wysepce, na której w ogóle nie można z samochodami się poruszać. Właśnie w tych okolicach sobie żył i tworzył, ale też żył i tworzył, właśnie tak jak jest tutaj napisane, w cieniu karkonoszy. I jesteśmy w kolejnym domu, z którym był związany Hauptmann. To jest ta latarnia na Hiddensee, gdzie byliśmy. I to jest jego domek. Bo Gerhard Hauptmann, jak chodził na spacery, od tego w ogóle zaczynał dzień, nazywał te spacery produktywnymi spacerami i podczas ich trwania kodował w pamięci obrazy, które później szkicował po przyjściu i właśnie te szkice później były dla niego inspiracją do tworzenia, takim źródłem natchnienia. Tutaj właśnie widać niektóre te akwarelki. Ciekawe, że Hauptmann nie pisał, on dyktował swoje książki, swoje teksty. Zazwyczaj notowała to żona, a później miał specjalnych sekretarzy, którzy pisali jego myśli, które mu przychodziły do głowy podczas spaceru.
Właśnie jesteśmy w ogrodzie japońskim Shirubia, położonym na poziomie ponad 600 metrów nad poziomem morza. Jeden z piękniejszych japońskich ogrodów, jaki widziałam, inspirowany ogrodem w japońskim Kyoto. Za nami są dwa wodospady, męski i kobiecy. Ten męski to oczywiście ten dominujący, najgłośniejszy. I w oddali, tak trochę w cieniu, wodospad kobiecy, co też oddaje rolę kobiety, jaką pełni w Japonii, że zawsze musi być o krok dalej za mężczyzną. I w ogóle ogród jest ciekawy, bo przepiękna roślinność, fioletowe hortensje, azalie, a cały jest zaprojektowany zgodnie ze sztuką japońską, z filozofią Feng Shui, z filozofią Zen. Każdy kamień ma tutaj swoje miejsce. Nawet określone drzewa w określonych porach dnia są umiejscowione tak, by oświetlało je promienie słońca, bądź by tęcza o konkretnej godzinie wyłaniała się na przykład właśnie nad tym oczkiem wodnym. Więc warto tutaj zajrzeć, będąc w Karkonoszach. Będziemy eksplorować czeskie single tracki. Podobno są ekstra, więc nie mogę się doczekać trasy.